Cześć kochani, dzień dobry, witam was serdecznie. Słuchajcie, zrobimy sobie szybki make-up i przejdziemy do wisienki na torcie, do punktu głównego dzisiejszego filmu, jak widzicie po tytule. Ale zanim to trochę się ogarnę. Ja już, słuchajcie, w ogóle nie chcę tego mówić, żeby nie zapeszyć, ale chyba naprawdę już przyszła wiosna i ona się już chyba nie wycofa. Słuchajcie, dzisiaj przed szóstą byłam na spacerze z Mariuszem i dzień się robi dużo szybciej, w ogóle jest jaśniutko na zewnątrz już, w sensie teraz świeci piękne słońce, jest niebieskie niebo, więc naprawdę jestem pełna nadziei, że ta wiosna już się tym razem nie wycofa. Mam super nastawienie, mam super humor. Ja już sobie, słuchajcie, zrobiłam jogę, wstawiłam pranie, ogarnęłam w kuchni, ogarnęłam dokumenty, rachunki. Nie lubię tego robić. Nie lubię płacić tyle za życie, słuchajcie. Ale no, nie ma wyjścia. Zamówiłam dzieciakom, złożyłam zamówienie w Zooplusie jeszcze jedno, bo słuchajcie, ostatnio, myślałam, że kot tu przyszedł, ostatnio zrobiliśmy duże zamówienie. Ale oczywiście jak tylko zrobiliśmy zamówienie, przypomniało nam się, że jeszcze brakuje dzieciakom kilku rzeczy na zapas. A ja, słuchajcie, jeśli chodzi o zwierzaki, lubię mieć zapas jedzenia, tudzież jakichś smaczków. Dlatego, że w Zooplusie często niektóre rzeczy się wyprzedają i nie są dostępne po kilka tygodni. I kiedyś mieliśmy właśnie taką przygodę z karmą bułki, że karma nie była dostępna przez kilka tygodni, a nam się kończyły zapasy. I od tamtej pory nauczyłam się i zawsze muszę mieć zapas zwierzaków karmy. No, więc ja już za mną aktywny poranek, słuchajcie, dzisiaj. Właśnie sobie zaparzyłam kawę już jakiś czas temu. Jakaś prześwietlona jestem. Zaparzyłam sobie kawę jakiś czas temu. Nadal testuję, słuchajcie, dripa. Nadal go męczę. Nadal z Grześkiem rozkminiamy różne metody. Oczywiście, że kawa mi na ten moment nie wychodzi taka, jaka chciałabym, żeby wychodziła, ale sprawia mi to mnóstwo radości. Wczoraj w ogóle, słuchajcie, się wysmarowałam samoopalaczem. Ja tego nie widzę. Nie widzę tego opalenia, nie widzę tego przyciemnienia, chociaż tutaj w kadrze wygląda, jakbym ręce miała brązowe, a twarz białą, to słuchajcie, na żywo? A może? W każdym razie szukam fajnego samoopalacza, ale na razie muszę pozużywać to, co mam. Jeszcze muszę... Halo, pędzlu do bronzera. Jeszcze muszę, słuchajcie, sprawdzić w swoich zapasach kosmetycznych, co mam. Bo powoli, powoli trzeba by się przybrązowić, trzeba by się ujędrnić, a tak serio, jeśli chodzi w ogóle o ciało, o zabiegi na ciało, to planuję, wiecie co, zrobić... gdzieś w jakimś filmie zrobić trochę o pielęgnacji ciała, bo w Q&A na Instagramie kilka osób mnie o to pytało, bo kiedyś tu wam wspominałam. I ja mam takie swoje sprawdzone zabiegi, niektóre nowe, będę testować. Wiecie, nie ma tego jakoś mega dużo, ale myślę, że wiosna jest takim fajnym... Normalnie, o... Normalnie zawsze się otwiera, chciałam powiedzieć, że wiosna jest takim fajnym bodźcem do działania. Więc jeśli chcecie, żebym poopowiadała w jakimś filmie o swoich takich zabiegach na ciało, nie na twarz, to dajcie znać, bo wiecie, nie będę gadać, jak nie jesteście zainteresowane, natomiast właśnie też muszę w swoich zbiorach kosmetycznych rozejrzeć się za takimi produktami do ciała, właśnie typu samoopalacz, typu dzień dobry, drugie dzień dobry leży. Typu samoopalacz, typu jakiś peeling, typu coś ujędrniającego, bo zanim pójdę do Rossmana, to chciałabym zobaczyć, co mam, bo czasami, wiecie, po prostu jest tak, że o tych produktach się nie pamięta, jak są schowane i się idzie i kupuje, a później okazuje się, że wszystko jest w domu, nie? Więc właśnie tego chcę uniknąć, także moi drodzy, wiosna pełną parą, odgruzowujemy mieszkanie, ale też odgruzowywujemy siebie. A dzisiaj, słuchaj, ten kot mnie dzisiaj doprowadza po prostu do szewskiej pasji. Czego ty teraz będziesz chciała? Dzisiaj, słuchajcie, sobie użyję cienia z maka o nazwie Patina. On jest taki delikatny, delikatnie brązowy, delikatnie połyskuje.
Nie wiem, czy na mojej powiece będzie widać ten brąz w ogóle, bo mam dość takie ciemne powieki, ale jest przepiękny, jest tak drobniutko zmielony, taki, powiem wam, elegancki jest. Nie widać go mocno, ale no jest taki wymiarowy, bym powiedziała. Także to tyle, jeśli chodzi o mój make-up. Oczywiście usta obrysuję konturówką. Hops, hops, hops. Konturówka klasycznie już chyba. Mam wrażenie, że ciągle używam. Ta z Eveline, już taki konuseczek. Ale używam, zużywam. I pomadka. Czy ta dzisiaj, czy może... Słuchajcie, nie wiem czego użyć. Dobra, użyję. Użyję Anastazji Beverly Hills Crush. Słuchajcie, szkoda, że jej nie widzicie, bo teraz wisiały tylne nogi. Stopy wisiały, bo tu już był w łóżku u Bułki. A Mariusz leży i nie zwraca w ogóle uwagi. Dobra, także użyję sobie Anastazji i słuchajcie, powiedziałam sobie, ja mówiłam wam o tym, że mam ją w tym projekcie do zdenkowania i powiedziałam sobie, że to jest jej ostatni rok. Ile zużyję, tyle zużyję, ale wyrzucam, bo nie przepadam za tym produktem. Mimo tego, że... Mimo tego, że to jest jeden z najpiękniejszych kolorów w ogóle produktów do ust, jakie mam. I ona wygląda pięknie, ale ona wysusza moje usta i zaraz zrobią mi się, wiecie, takie suche skóry. No dobra, słuchajcie. Idę, coś przyniosę i trochę się rozgadam i będziemy testować. Tak, dobra, nie przedłużam, bo ten film pewnie będzie długo trwał. No dobrze, moi drodzy, przechodzimy do głównego bohatera dzisiejszego odcinka. Słuchajcie, kupiłam suszarkę, układarkę włosów Dysona, Dyson Airwrap i ja mam do włosów długich. Jest to dość ciężkie, więc sobie odstawię. Powiem, o co chodzi, dlaczego ta lokówka, układaczka, suszarka, skąd pomysł? Już wam mówię, słuchajcie, sprawdziłam sobie w historii... Hello! Hello! Sprawdziłam sobie w historii, w maila mojego, kiedy zaczął ten produkt chodzić mi po głowie. I dlaczego kupiłam wersję long, zaraz wam opowiem. Jak wiecie, ja przez większość życia miałam i będę miała długie włosy. Jak usłyszałam o suszarce Dysona i tej, wiecie, zakręcaczce, będę mówić suszarce, o tym urządzeniu, od razu zapragnęłam to mieć. Ale jak produkt wyszedł na rynek, zaczęło pojawiać się coraz więcej testów, w tym testy na długich włosach, które no średnio się sprawdzały. I później marka wypuściła właśnie wersję long. Wersja long jest przeznaczona dla długich włosów i z tego co widziałam, dziewczyny robią piękne loki. Jeśli chodzi o trwałość, to wiadomo, jest różnie. Jednej dziewczynie się trzymają te loki, innym się nie trzymają. Ale o co chodzi, dlaczego ja skusiłam się na to urządzenie? Po pierwsze i dla mnie przede wszystkim wygładzenie włosów. Wiecie doskonale, czy miałam długie włosy, czy teraz mam krótkie włosy. Ja moje włosy muszę wyprostować, nie dlatego, że one są kręcone, ale dlatego, że potrzebują dociążenia, potrzebują wygładzenia. I choćby schły naturalnie, choćbym suszyła je suszarką, muszę później je przeprostować, jeśli chcę osiągnąć taki efekt, na jakim mi zależy. I właśnie tutaj, mam nadzieję, z pomocą przyjdzie mi Dyson, dlatego że oglądałam mnóstwo testów, oglądałam, jak układać włosy i na Instagramie, i na YouTubie, i na TikToku próbowałam szukać, ale to jakoś nie bardzo. Więc tutaj jest to wygładzenie, spróbujemy sobie też loków. Tam jest taka szczotka, która jakby pomaga albo może pomóc unosić włosy u nasady. I słuchajcie, jeśli chodzi o moje krótkie włosy teraz, ja zdaję sobie sprawę z tego, że będę miała z nimi więcej roboty niż miałam z długimi, dlatego że długie same siebie dociążały i były proste i tyle. Te będą mi się odbijać od obojczyków, mogą mi się kręcić przy karku i będą, wiecie, takie frywolne i trzeba będzie starać się nad nimi zapanować. I teraz tak, dlaczego kupiłam wersję long? Dlatego, że ja docelowo nie zamierzam, wiecie, tutaj ściemniać. Bardzo podobam się sobie w krótkich włosach, one są takie, mam wrażenie, że dodają mi ekspresji, są takie, wiecie, takie dziewczęce, takie, no takie podfruwajki. Natomiast mi na kobietach, na mnie najbardziej podobają się długie włosy i ja z długimi włosami też skończę.
Dlatego kupiłam wersję long. Sprawdziłam to, o czym mówiłam wam wcześniej, sprawdziłam sobie w historii powiadomień, dlatego że ten produkt nie jest dostępny od razu, nie jest dostępny od ręki. W kwietniu tamtego roku próbowałam po raz pierwszy go kupić, zapisałam się na listę oczekujących i wiecie co, wtedy chyba po 2 tygodniach mi przyszło powiadomienie, że jest jeden kolor, tam są 4 kolory dostępne, ja zapisałam się na wszystkie powiadomienia i jak weszłam na stronę, tego już nie było. Stwierdziłam, okej, obraziłam się za tyle kasy, to ja chcę się sama zastanowić, a nie czuć presję, że muszę kupić. Na domysł, w listopadzie w tamtym roku, listopad, grudzień, ja już wiedziałam, że zetnę włosy w lutym, w marcu. Wiedziałam, że czekają mnie Alpy, wiedziałam, że czekają mnie Seszele, czyli tak, mróz, deska, śnieg, wiatr, a później ocean, słońce, piach i tak dalej. Wiemy, jak to działa na włosy i ja już któryś raz z rzędu robię tak, że po prostu po urlopie letnim ścinam włosy. I tak też było tym razem, w marcu te włosy ścięłam, ale już od listopada albo grudnia polowałam na ten produkt. I słuchajcie, on nie jest dostępny od tak, od ręki. Zapisałam się znowu na wszystkie powiadomienia, na wszystkie kolory, włączyłam sobie powiadomienia na maila. I te powiadomienia przychodziły po 3 dniach, po 2 dniach, po 2 tygodniach, że produkt jest na stanie. No i super. Ja wchodziłam, wiecie, jakby ta wiadomość nie dochodziła do mnie od razu, ja też nie sprawdzam maila nałogowo co minutę. I w momencie, kiedy ja już wchodziłam, klikałam w stronę, no to produkt już był wyprzedany. I słuchajcie, uwzięłam się już i polowałam i pewnego wieczoru przyszło powiadomienie, że jest dostępny. Weszłam na stronę już taka, wiecie, jasne, na pewno mi się uda, tak jak za każdym razem. I okazało się, że mi się udało i najpiękniejszy kolor ze wszystkich jest dostępny, szybko zamówiłam, a co z tego będzie, zobaczymy. Jak wiecie, ja nie zamierzam przekłamywać rzeczywistości i zachwalać czegoś, co się u mnie nie sprawdza, zresztą będziecie widzieć po moich włosach i też dzisiaj zrobimy sobie pierwsze wrażenie, dlatego że ja wiem, że ja tego produktu się muszę nauczyć, ja mam absolutnie 2 lewe ręce do robienia włosów. Jedyne, co ja potrafię zrobić z włosami, to zrobić kucyka albo wyprostować. Teraz kucyka za bardzo robić nie mogę, a więc słuchajcie, działamy. Pokażę wam, jak to wygląda, rozczeszemy sobie włosy, nałożymy jakąś pielęgnację i działamy. Kawy łyk, jestem trochę zestresowana. Wiecie, bo tyle kasy, a słabo będzie, jak się okaże, że nie będę tego używać albo że nie potrafię tego używać. Także dobra, działamy. No powiem wam szczerze, że wrażenie jest naprawdę luksusowe, dlatego że produkt przychodzi w takim solidnym futerale. Nie wiem, czy to będzie widać. On jest taki trochę... Jest taki, wiecie, miły w dotyku. Wydaje mi się, że może się palcować. Tak to wygląda. Ja pozwoliłam sobie odpakować wszystko wcześniej, zdjąć te papiery. Tu absolutnie każdy element był oddzielnie zapakowany. Wiecie, dbałość o detale, no ale za tą cenę jakby nie spodziewałam się niczego innego. Także otwieramy sobie. To jest naprawdę, wiecie, takie twarde, solidne. Myślę, że to do podróży z samochodem, bo na pewno nie, wiecie, nie w walizkę. Jeśli ktoś by chciał, to naprawdę zda egzamin. Także ściągamy sobie papiery. Papierek jest też z gąbką, więc on będzie u mnie zawsze. Tak, o Jezu, tak wygląda wnętrze i już wam omawiam wszystkie końcówki. Znaczy omawiam, pokażę wam wszystkie końcówki. Zaczniemy od samego urządzenia, proszę bardzo. A, i ja mam kolor ten granatowy z miedzianym wykończeniem. Było jeszcze, jeśli chodzi o ten kolor, było jeszcze rose gold wykończenie. Natomiast dla mnie to jest przepiękne, takie najbardziej klasyczne, najbardziej, kurczę, o, najbardziej eleganckie. No, powiem wam, że prezentuje się fajnie. Kabel jest dość długi, więc to mi się podoba, bo wiecie, jak ja nie... Powiem wam szczerze, że jak miałam długie włosy i próbowałam robić warkocza, a to już wam mówiłam, warkocza dobieranego, to się plątałam po łokcie. Więc tak, mamy... dlatego dobrze długi kabel. Mamy główne urządzenie i teraz mamy końcówki. Mamy takie 2 szczotki do wygładzania. Różnią się chyba tylko tymi bąbelkami, nie wiem czy czymś jeszcze. I te szczotki możemy, wiecie, nadawać im kierunek, jak w tą, to one się w tą, a w tą, to się w tą. Mówiłam, że będzie profesjonalnie. To jest końcówka, ja się teraz, słuchajcie, mądrze, bo ja już po prostu cały internet przejrzałam i wypiłam dużo kawy. To jest końcówka do suszenia i tutaj też można sobie nadawać, wiecie, kierunek suszenia. Więc jestem tego ciekawa, czy ja w ogóle to ogarnę, bo nie wiem dlaczego tu, a tu. No nie wiem, słuchajcie, będziemy próbować.
tutaj mamy właśnie tę szczotkę, o której Wam mówiłam, że może będę sobie unosić od nasady pasma. To jest nie wiem co i nie wiem do czego, to muszę sprawdzić. Może to jest do czyszczenia szczotki? Tak, to jest na pewno do czyszczenia tej szczotki. Okej, okay. I tutaj właśnie mamy te dwie końcówki, z racji tego, że to jest wersja long, to wiecie, no na długich włosach takich jak miałam, myślę, że ta średnica mogłaby się średnio sprawdzić, dlatego że miałabym takie jak z Bridgertonów loki, ale ta grubsza średnica mogłaby dawać takie fajne, ładne fale. Także no słuchajcie, zobaczymy. I tutaj też można sobie... Pokus! Dziękuję. Nie dziękuję? A, poczekajcie, bo cały czas na mnie fokusuje. Można nadawać kierunek, w którym to będzie, wiecie, to powietrze będzie wciągać loki. I to tyle, pudełko jest puste. Ja sobie jeszcze raz to wszystko tu włożę i powiem Wam, od czego zaczniemy. Wyciągniemy sobie urządzenie główne. Tak. I suszarkę, no bo muszę te włosy wysuszyć. Poczekajcie, i tutaj jest taki, że odblokowane, więc ja wkładam to i blokuję. Okej, okay, no chyba jest zablokowane, to nie wiem co tym się robi, ale no co do tego dojdziemy. Dobra, a resztę sobie odkładam, bo to jest, powiem Wam, dość duże i takie toporne, więc, więc nie chcę, żeby to tutaj zawadzało. Aha, i tutaj tak, trzy... jakby stopnie temperatury, powietrze zimne, ciepłe i trzy moce. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. I teraz z tego, co czytałam, co zrozumiałam, to włosy suszymy tą suszarką do tak 80% suchości, a później zaczynamy stylizację. Ja zaczynam stylizację włosów, słuchajcie. O, teraz wyglądam jak Kopernik. Mam tutaj termoochronę i ja mam to Chi. Już Wam kiedyś pokazywałam. Generalnie dla mnie szału nie ma, ale kupiłam, no to używam. Trochę tej, w ogóle teraz powiem Wam, że nie potrafię jakby ocenić ilości, jaką potrzebuję do tych włosów. Nie potrafię na przykład, jeśli chodzi o mycie, to wiecie, no zawsze łapałam od dołu, no miałam takie swoje wyćwiczone ruchy, a teraz tego nie mam i wszystkiego się uczę i Wy będziecie mi w tym towarzyszyć. Proszę bardzo. Trochę chyba za długo miałam te włosy pod ręcznikiem, bo mam wrażenie, że się już pofalowały. No ale nic, no najwyżej Dyson będzie miał trudniej. Chyba sobie je rozczeszę. Ale to jest piękne w tych króciutkich włosach, że ja... O! Koniec, one są już rozczesane. Dobra. Czy one są dobrze rozczesane? Słuchajcie, będę patrzeć w podgląd, ale też będę tutaj patrzeć w lusterko. Bo będę się z Wami uczyć, bo ja nie potrafię stylizować w ogóle tych włosów. O, i widzicie? To jest to, o czym Wam mówiłam, że ja jak mam krótkie włosy, to one są bardziej upierdliwe. Dlatego, że wygląda jakby z tej strony wiatr zawiał, bo tu mam chwyt i tu mam chwyt. No super, super. Dobra! O, powiem Wam, że się stresuję. Zaraz się okaże, że miliony monet poszły w psu. Nie, przepraszam Mariusz, nie poszły psu, na pewno. Dobra, włączamy do prądu. Okej. No i co? Jedziemy z tym. Okej. A co to daje to? Dobra. Pierwsze moje wrażenie, jeśli chodzi o suszarkę, to jestem zaskoczona, że nie miałam z nią, szczerze mówiąc, nie pokładałam w niej dużych nadziei, ale ona nie jest nie wiadomo jak mocna. Myślę, że moje długie włosy, w sensie te poprzednie, suszyłabym 800 godzin. Na pewno ta moja oddzielna suszarka jest mocniejsza, ale co mi się w tej podoba? Słuchajcie, ten strumień powietrza, on nie wieje na każdą stronę. On jest skierowany tak, jakbyście miały dyfuzor. Więc to jest bardzo fajne, bo ta energia się gdzieś nie traci. Co mi się rzuciło w oczy, ta jakby najcieplejsza temperatura wcale nie jest jakoś mega gorąca. Ma te 3 stopnie dmuchania, na tym pierwszym to ja nie wiem co. Co by trzeba było suszyć, żeby to cokolwiek wysuszyło. Nie wiem, czy mam już na 80% suche włosy. Ciężko mi to ocenić, jak się w ogóle teraz swoich włosów nie zna. Staram się sobie zrobić przedziałek, ale... Nie wiem, gdzie on powinien być.
No dobra, powiedzmy, że tak. I teraz... I teraz, słuchajcie, będę chciała wygładzić te włosy. Bo to jest to, o czym wam mówiłam, że ja mam włosy proste, ale w ogóle... Nie wiem, czy to kwestia obcięcia, ale one mają jakąś taką dziką objętość. I tutaj, i są takie sypkie. Teraz będę właśnie chciała sobie je wygładzić, ale nie byłabym sobą, gdybym była inna. Po wygładzeniu spróbujemy chociaż jednego loka zrobić. Nie no, czuję się teraz jak... Dobra. Ale to ciągnie, to pcha, a nie ciągnie. Poczekajcie. Jak to ma wygładzić? Nie rozumiem. Celowo, słuchajcie, użyłam jednej strony, w ogóle to jest dziwne, bo ja myślałam, że to będzie jakby będzie ssało te włosy, a nie wypychało, więc to rozwiewa je i ja myślałam, że to wkręci włosy, ale nie. Celowo wygładziłam, bo to jest końcówka do czesania, do wygładzania, wygładziłam tylko jedną stronę i już mi się podoba ten efekt, dlatego że to było dosłownie trzy pociągnięcia i zobaczcie, te włosy są, nie są oklapnięte, no ale są ujarzmione. Na pewno to nie jest końcówka do moich końcówek. Zaraz zrobimy sobie tą szczotką, wiecie. Taką fryzurę, jaką chciałabym mieć docelowo. Natomiast widzicie, że tu jest to spuszenie, które normalnie musiałabym wyprostować. Także jadę z drugą stroną i działamy dalej. I teraz działam na średniej temperaturze. A może też... No dobra. Działałam na najwyższych obrotach, na średniej temperaturze. Bo ta gorąca to po co już? No dobra, w ogóle jak się wyłącza, to takie delikatne wibracje wydaje. Powiem wam tak, one nie są tak ładnie wwinięte do środka, jak ja bym chciała, natomiast to jest fryzura, w której ja bym mogła wyjść. I tutaj znowu, nie wiem, czy to jest kwestia obcięcia, że one są takie... No one są jak wyciągnięte na szczotkę. Znam swoje włosy na tyle i one po suszeniu, tak wiecie, klasycznie, one nie byłyby takie... Tutaj objętościowo bogate. No dobra, słuchajcie, teraz spróbujemy jeszcze. Ja chyba wszystkie końcówki dzisiaj przetestuję, ale to mnie bardzo ciekawi, jak to się będzie u mnie sprawowało. Boże, poczekaj, kochany, poczekaj chwileczkę. Jak to się będzie u mnie sprawowało, bo ja właśnie chcę te końcówki, wiecie, o tak zrobić, żeby mieć je w tym samym kierunku, bo teraz jest każda sobie rzepkę skrobie, więc zobaczymy, tylko że to dmuchanie to wypycha, a nie wciąga i no nie wiem, zobaczymy. Słuchajcie, postaram się, to pewnie mi zajmie trochę dłużej, bo jak widzicie, tutaj będzie walka. Bardzo pozytywnie zaskoczona, dlatego że to wywijanie, zobaczcie, one przed chwilą były totalnie w drugą stronę. To wywijanie wyszło mi zaskakująco szybko, a ja wam mówiłam, że jeśli chodzi o włosy, to ja jestem totalnym beztalenciem. I powiem wam, że troszeczkę z grzywką pokombinowałam. Ta grzywka to wiecie, ja się jej jeszcze uczę i nie wiem, czy na przykład, a może słuchajcie, spróbujmy, tak jak dziewczyny na Instagramie robiły, że zakręcę ją sobie do góry. I będzie Marek Mostowiak. I wiecie co? To zimne powietrze moim zdaniem... ale profeska się robi. To zimne powietrze moim zdaniem wcale nie jest jakieś mega zimne. A teraz wezmę tę końcówkę, co to mnie najbardziej interesuje i co się najbardziej nią stresuje, bo
To będą cyrki, słuchajcie. Dobra, mogę to już ściągnąć, bo chciałam zobaczyć, czy to jest w ogóle dobry... No jest to zajebisty kierunek, jeśli chodzi o moją grzywkę. No. Ej, to w sumie może być dobre, ale... Ale dlaczego tu jest... To może być dobre, ale tego się trzeba nauczyć, Magda. Zdecydowanie. Jest tu coś, nad czym na pewno będę kombinować. Grzywka to jest zbyt wysoki poziom dla mnie. To wyszło w miarę spoko, ale tu się zadziało siano. Więc słuchajcie, jeszcze zanim, to weźmiemy jednak tę końcówkę do wygładzania. I wygładzimy to, co się tu wydarzyło. Straszne. Co ja zrobiłam nie tak? Skiepściłam sobie tą grzywkę z tej strony, ale powiem wam, że one są takie, jakby mi to fryzjer układał. Widzicie to? Takie są leciutkie. Dobra, teraz będą największe cyrki. Coś, czego byłam najbardziej ciekawa, jednocześnie jestem tym najbardziej zestresowana, ale to jestem cała ja. Okej. No i to niby... A gdzie są te strzałki? Skąd ja mam wiedzieć? Czyli chcę tam. Czyli... To nie jest logiczne. Tak mi dwie strony. Dobra, dobra, poczekajcie, wydzielimy to na sekcję. Nie wydzielimy na sekcję? Poczekajcie, zaraz wracam, wezmę sobie klipsa i będzie showtime. Może ja je trochę zmoczę jeszcze, bo one są już suche. One są w 100% suche. Trochę dziwne, że tak szybko, ale idę po klipsa. Dobra, słuchajcie, troszeczkę je zmoczyłam. No ta grzywka to zepsułam. Była ładna i zepsułam. No ale dobra, myślę, że teraz to dopiero będzie. Jazda bez trzymanki. Aha, ja w ogóle nie potrafię tych włosów wydzielać. Dobra, słuchajcie, próbujemy. Tylko w którą to stronę ma iść? Poczekajcie. No nie wiem, w którą to idzie. A moje włosy tego nie chcą? Ej. A chcą! Nie wiem, jak jest. Nie rozumiem tego urządzenia. Ile mam? Tylko tamtą, to dobrze teraz wciąga. Poczekajcie, podtrzymam jeszcze. Czy jesteście gotowi? Wezmę jeszcze zimne. Tak, zimne? Nie, to nie tu. Zimne wezmę, żeby to odpalić, co ja wyrabiam. Dobra. Uhuhuhu. Jak teraz zrobić kolejne, jak ja tych włosów już nie widzę tam? Ej, to może być fajne, jak to się, wiecie co, tylko co ja mam z tymi włosami tam zrobić? Jak to się rozczesze? Jedziemy dalej. Nie rozumiem, w którą stronę to łapię. Naprawdę, tego to nie jest... O. Nie potrafię ogarnąć, w którym momencie to łapię te włosy. Wiecie, to jest mega delikatne. I będę miała kilka loków, a kilka nie, znając życie. No dobra, próbuję. Nie rozumiem tego jeszcze. Będę miała dzisiaj bardzo duży bałagan na głowie. O! Czy moje włosy nie są do tego za krótkie? Tam na początku się zrobił ładny lok, ale jego już nie ma. Naprawdę, no wiem, że pewnie to ręką rozwaliłam, ale... Albo mam na to za krótkie włosy. Ja w ogóle nie rozumiem, z której strony. Tu nie ma. Zmienię stronę i spróbuję na drugą stronę, ale ja to będę rozprostowywać, bo nie podoba mi się to. To nie są ani loki, to jest teraz takie. Wszystko, co, nad czym pracowałam, to właśnie to zepsułam. No ale ja się będę, słuchajcie, tego uczyć, ja nie odpuszczę. Teraz tak. Ja nie.
Wiecie co? Bo tutaj niby macie te strzałki, ale dopóki nie przyłożycie do włosa, to nie wiecie, w którą to stronę wciągnie. Znaczy ja tak mam. I tu pewnie będzie ładny lok i zaraz to wypsuję. A to nie w tą stronę w ogóle, ja nie chcę w tą stronę loku. Halo. Nie, słuchajcie, to nie jest końcówka dla mnie na ten moment. Po pierwsze, to muszę się tego nauczyć, a po drugie, ja mam chyba za krótkie włosy do tego, żeby próbować z lokami, bo w ogóle mi się nie podoba. Nie, słuchajcie, wracam do tej, podkręcam sobie delikatnie boki i tak zostaje, bo nie, to nie jest efekt, jaki mi się podoba. No dobrze, moi drodzy, to jest efekt, jaki ja chciałam osiągnąć, jaki mnie satysfakcjonuje. Włosy są lekkie, tutaj jest objętość, ta grzywka nie jest, wiecie, taka oklapnięta. I tutaj przydałoby mi się spryskać lakierem, żeby mieć, wiecie, taką fajną objętość. Jeśli mam być szczera, to moje pierwsze wrażenie jest bardzo mieszane, bo myślę, że akurat taki efekt to nie byłoby trudno uzyskać zwykłą szczotką i suszarką. Natomiast ja nie potrafię obsługiwać się szczotką, taką wiecie, zwykłą, ręczną i suszarką. Wygląda to ładnie. Widzicie, tutaj tymi lokami zepsułam sobie to, na co wcześniej pracowałam. Na ten moment wygląda to ładnie, zobaczymy jak to się będzie trzymać. Włosy są mega odbite od nasady, ale wiecie co? Są przy tym takie sypkie, takie miękkie, takie naprawdę jak po wyjściu od fryzjera. No ja, mi nigdy w życiu nie udało się takiego efektu uzyskać, że tak powiem ręcznie, ale ja też mam dwie lewe ręce, jeśli chodzi o układanie włosów. Wiecie, zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej, jak to będzie, jak włosy mi trochę urosną. Myślę, że wtedy ponownie zabiorę się za te końcówki, bo na krótkich włosach to jest... Ja mam ten problem, że te strzałki niewiele mówią, bo jak przyłożycie włosy do tego, to widziałyście, że na początku miałam wrażenie, że on nie łapie moich końcówek. Może te włosy są za krótkie, żeby, wiecie, żeby je złapać, żeby je zakręcić i ten efekt totalnie mi się nie podoba, ale to nie jest kwestia samego sprzętu, tylko po prostu długości włosów w połączeniu z lokami. Na mnie taki efekt się nie podoba, ale podoba mi się ta objętość, podoba mi się to, że wiecie, że mogę kombinować z tą grzywką, że może być właśnie tak z zewnątrz, tak jak teraz sobie zrobiłam, ale no teraz akurat mam za dużą objętość, ale może być też, wiecie, za ucho. Bardzo jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. Ja nie mogę przestać się nadotykać moich włosów, bo są miękkie, sypkie i takie... Właśnie takie objętościowe. Zobaczymy, jak to będzie później wyglądało w dalszej części dnia. Powiem tak, co mi się podoba? Po pierwsze, podoba mi się ta suszarka, bo mimo tego, że nie ma dyfuzora, to się zachowuje tak, jakby dyfuzor miała. Podoba mi się, że to jest wszystko intuicyjne. Słuchajcie, wkładanie, obsługa tego, tu nie ma nic skomplikowanego. Tu są trzy przyciski i naprawdę łatwo to obsłużyć. Jeśli chodzi o suszarkę, super. Dla mnie bardzo fajna. Jeśli chodzi o końcówkę wygładzającą, no to ja nią uzyskuję, przynajmniej dzisiaj, uzyskałam taki efekt, o jaki mi chodziło, więc super. Co tam dalej mamy? Szczotka, no to na tym mi też zależało, bo wiedziałam, że przy tej długości włosów będę jej używać i jest ok, jest tak, jak się spodziewałam, że będzie. Natomiast no, na ten moment dla mnie rozczarowaniem jest... Robienie tych loków to wcale nie jest intuicyjne, okej, to wam wżera, znaczy wżera, to wam po prostu przytwierdza włosy, ale tak jak widziałyście, ja nie wiedziałam, z której to strony będzie łapać, ile tych włosów i jak brałam jednego loka, to drugi się zawijał. Ja w tym momencie nie jestem jeszcze w stanie, słuchajcie, swoich włosów wydzielić na takie sekcje, dlatego że one, no są, zobaczcie, tutaj to jest króciuśkie, jak dla mnie.
Więc to nie jest dla mnie jeszcze intuicyjne, ale wiadomo, no to jest moje pierwsze wrażenie. Będę testować, będę próbować, będę się starać, ale na pewno nie loki na razie. Musicie moim włosom dać jeszcze z 2 miesiące, żeby po prostu trochę odrosły, żeby te loki wyglądały ładnie, a nie jak wiecie, młody chłopiec, który z lasu uciekł. Także no zobaczymy, jak to będzie dalej. Na ten moment jestem zadowolona, ale czy rozumiem ten fenomen? Na razie jest ok i mam nadzieję, że będzie lepiej, albo że z czasem, wiecie, zrozumiem ten fenomen. Podoba mi się to etui, podoba mi się, jak to jest, wiecie, estetycznie wszystko rozegrane. Ja lubię, kiedy produkty są estetyczne, kiedy można je łatwo schować. Tak więc to zobaczymy. Tak jak mówię, będę testować dalej, na pewno będę Wam dawać znać. Przy tej długości, którą mam teraz, na pewno będę używać regularnie, chociaż nie ukrywam, że ciekawi mnie, wiecie, chociaż jedno mycie ze zwykłą suszarką. Jakby to wyglądało, czy byłaby duża różnica, jakbym próbowała jakkolwiek sama włosy ułożyć bez tego. No bo to jest dużym ułatwieniem dla osób, które nie potrafią. A te, które potrafią, to pewnie niczego nie potrzebują, tylko wiecie, wałka z Rossmana, w sensie no, tego wałka z Rossmana i mają i piękne loki, albo potrafią sobie włosy na szczotkę wyciągnąć. Tak jak mówiłam, ja tego nie potrafię. Także proszę bardzo, moje pierwsze wrażenie. No zobaczymy, jak będzie dalej. Dajcie znać, czy w ogóle znacie Dysona, może macie Dysona. Może Wam się sprawdził, może Wam się nie sprawdził. Jestem mega ciekawa. Ja w ogóle nie mogę się jeszcze, słuchajcie, przyzwyczaić do tej długości włosów u mnie. Więc teraz testuję. Następnym razem, słuchajcie, chciałabym, bo dzisiaj je specjalnie, wiecie, wywinęłam, a następnym razem chciałabym je totalnie rozprostować, totalnie wygładzić, żeby nie było tych zawijasków, tylko żeby one były o takie. Mam prostą linię i chciałabym z niej, wiecie, korzystać. Także to tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o temat Dysona i słuchajcie, idę robić śniadanie, bo już jest dawno po mojej porze śniadaniowej, ale no jakoś to się przeciągnęło. Ale ogólnie jeszcze, co mi się podoba, to czas tego. Chociaż wiecie, może na tej długości to jest dla mnie spoko. To się dzieje chwila, moment, jakbym nie testowała końcówek, to naprawdę 5 minut i bym miała zrobione włosy, więc to jest w ogóle, wiecie, dla mnie abstrakcja. No ale tak, zobaczymy, jak to będzie dalej. Muszę chyba jakiś lakier do włosów kupić, nie? Dobra, widzimy się później. Wiecie co, przerzuciłam sobie jeszcze te włosy tak na jedną stronę i to też fajnie wygląda, że tu jest ich tak, wiecie, dużo. Nie no, super, jest to cięcie ogólnie, już abstrahując w ogóle od urządzenia, to cięcie jest naprawdę super, bo mogę z tą grzywką robić tak naprawdę, co mi się żywnie podoba i w każdej wersji. I wiecie, też mogę sobie przeczesać włosami, że ona sobie sama wybierze tor i też jest spoko, ale tak na jedną stronę też mi się podoba. No, w ogóle aż nabrałam, słuchajcie, rumieńców od tej suszarki. Idę, bo już człowieka głód dopadł. No. Dzisiaj na moje późne śniadanie znowu będzie omlet. Ostatnio chyba Wam pokazywałam. Teraz troszeczkę inny, ponieważ podsmażam cebulkę, pieczarki i taką hiszpańską kiełbaskę. I słuchajcie, jak to zmięknie, zaleję sobie po prostu 2 jajkami rozbitymi. No. I co? I jak będzie już się ścinało, to posypię cheddarem, tak jak ostatnio, bo super się ciągnął i dawało to bardzo fajny posmak. Dzisiaj trochę ogarniam mieszkanie i pokażę Wam coś, co nie przestanie mnie nigdy zaskakiwać. No to na przykład były ręczniki. Proszę bardzo. Zobaczcie, ile tego jest. Masakra! A w ogóle chciałam Wam powiedzieć, że w lipcu minie 2 lata, albo w czerwcu, od kiedy mam suszarkę bębnową i słuchajcie, no to jest moje, jedno z moich ukochanych urządzeń w domu. Tutaj na przykład mamy czyste, świeże, mięciutkie ręczniki, które są odkłaczone i w ogóle tak się śmiałam z koleżanką, że suszarka do ubrań powinna być dodawana, słuchajcie, w gratisie do zwierzaków. Naprawdę. Wszystkie kłaki, tu nie ma ani jednego włoska, czy mojego, czy Mariusza. Tak, o tobie mówię, nieżnośny ty. Wszystko odkłacza, ma swoje minusy, ale ja mówiłam Wam kiedyś w podsumowaniu,
chyba w ulubieńcach roku. Tak mi się wydaje, że była suszarka bębnowa. Moja miłość nadal trwa i ona jest regularnie w użyciu, praktycznie po każdym praniu. Także są też oczywiście tury, które piorę ręcznie. Natomiast to, co jest w pralce, to później jest zawsze u mnie w suszarce. Także ręczniki cieplutkie, pachnące i takie spuszone, bo w tym programie do ręczników one są takie, no naprawdę... Pralką nigdy nie udało mi się osiągnąć tego efektu, także jestem zachwycona. Kolejne pranie w trakcie i zaraz, jak skończy się, wrzucam do suszarki. A tutaj ktoś zrobił ambaras i zupełnie się tym nie przyjmuje. Czy ja mogłabym... Boże, co ty się tu tak splątałaś? Mogłabym po główce troszeczkę? Mogłabym tak. Cześć, Dziamisia. Czy pięknie dzisiaj wyglądasz? Czy pięknie? Cię pięknie wszystko jest zakłaczone i zabrudzone drapakiem twoim. Ty jesteś majestatyczna w tym wszystkim, co robisz, tak? Moja kochana. Teraz słuchajcie, przekąski zostały rozdysponowane, jak widzicie, po drapaku. Matka ma taką. A manieczek tam sobie chrupie, także taki lunch dzisiaj u nas przed siłownią. No fajnie sobie chrupiesz. Dobra, słuchajcie, wróciliśmy z paczkomatu. Zjadłam na obiad drożdżówkę z serem. Nie ma dzisiaj obiadu, bo Krzysiek miał kupić mięso. No i tak kupił, że nie gotuję obiadu, bo nie mam z czego. Patrzę, czy nie mam jakichś okruchów. Tak patrzę na te włosy w podglądzie, no i na ten moment to szału nie ma. Ale słuchajcie, jeśli w ogóle jakby ostatni raz poruszam ten temat, jeśli chcecie jakieś takie, wiecie, podsumowanie po jakimś czasie, co uważam, moją opinię, czy warto, czy nie warto, to napiszcie mi w komentarzach i na pewno za kilka tygodni, może za miesiąc, dwa, dam Wam znać, co uważam, bo na pewno będę używała systematycznie i regularnie, bo nie po to, wiecie, płaciłam tyle kasy, plus chcę znać potencjał tego sprzętu, chcę poznać potencjał tego sprzętu, także teraz widzicie, ja jestem ze swoim super notatnikiem Mac. Tutaj mam jeszcze kawę z rana. Słuchajcie, zrobiłam sobie podwójną porcję i mało zawału po niej nie dostałam, aż wypieków dostałam wcześniej, więc stwierdziłam, że zrobię sobie na razie przerwę od tej kawy. Ale teraz z powrotem zasiadam do obowiązków, już się niestety ściemnia. Było piękne słońce dzisiaj cały dzień, no ale tak, wracam do obowiązków, później się jeszcze z Wami złapię. W ogóle po południu wieczorem idę na siłownię. Pierwszy raz w tych włosach, jestem ciekawa, bo na skoszu, słuchajcie, nie było mi zbyt wygodnie, co prawda związałam sobie je tutaj, ale wiecie, dziwnie mi było, jak mi coś lata, gdzie ja zawsze, wiecie, w kucyku, wszystko związane i tak dalej, więc ciekawa jestem, jak będzie na siłowni. No i dobra, wracam do obowiązków, słuchajcie, nie chce mi się już dzisiaj, dużo spraw urzędowych, takich kwitologii, dokumentów, maili za mną, ale jeszcze czeka mnie dzisiaj montaż filmu, no i jeszcze po prostu przed tym komputerem dzisiaj trochę posiedzę, także stąd moja kawka, łapię się z Wami później. Coś oklapłam z energii po tym spacerze, powiem Wam, że pies dzisiaj mi bardzo strajkował, nie współpracował ze mną i po co przyszłam w ogóle? To chciałam Wam powiedzieć, że moje odgracanie nadal trwa, w sensie odgracanie mieszkania, przestrzeni, bardzo poważnie rozważam w następnych filmach sprzątanie w szafie, dlatego że zrobiło się już trochę ciepło, ale też powiem Wam, że ja nie będę... Znaczy, chciałabym w zasadzie wystawić jeszcze część rzeczy jesiennych, zanim je schowam na górę do szafy, dlatego że jakby nie wydaje mi się, żeby one poszły tego sezonu, natomiast chciałabym je wystawić, póki pamiętam, w czym chodziłam, w czym nie chodziłam za bardzo. No i myślę, że też część rzeczy, kilka rzeczy wiosenno-letnich na pewno też wystawię. W ogóle nie mam teraz, słuchajcie, wajbu na zakupy ubrań. Uważam, że mam tyle ubrań, że chcę jak najbardziej czerpać z tej szafy, z którą mam. Mówiłam Wam ostatnio, no już jakiś czas temu, o tych spodniach jeansowych, że wydawało mi się, że nie mam spodni, a przejrzałam swoją szafę i okazało się, że ja wszystko mam, że ja niczego nie potrzebuję i coś czuję, że tak samo będzie z wiosenno-letnimi rzeczami. Mam, wiecie, sporo sukienek i w ogóle mam taką chęć, żeby nie kupować
i właśnie korzystać z tego, co mam. Także dajcie mi znać, jakie jest wasze podejście, czy odgracacie przestrzeń, czy nie, bo ja na pewno wystawię na Vinted trochę rzeczy, ale jeszcze a propos książek, patrzę teraz na biblioteczkę. Słuchajcie, ja sprzedałam około 20 książek, jestem naprawdę zaskoczona, cieszę się, że książki mają wzięcie, cieszę się, że mają drugie życie, plus, że zwolniło mi się miejsce w biblioteczce, bo naprawdę teraz jest luźniej. Teraz można kupować nowe książki. A tak serio, to na razie zakupów książkowych nie planuję, ale no fajnie widzisz, to wiecie, że tam jest światło, że to nie jest tak poupychane na siłę. No i jest coraz mniej tych książek, których chciałam się pozbyć, które chciałam sprzedać, którym chciałam dać nowe życie. Także cieszę się bardzo i was do tego zachęcam, jeśli się nad tym zastanawiacie. Chociaż wiem, że niektórzy mają problem ze sprzedażą książek, bo podchodzą do nich bardzo sentymentalnie. Ja tego problemu nie mam, bo ważniejsze jest dla mnie to, że czuję taką lekkość, że widzę to światło, że nie jest tak zawalone, niż żebym, wiecie, jakoś tak cackała się ze sprzedażą książek. No ale każdy ma swoje, także wracam. Dzisiaj skąd kubek mamy? Z Madrytu kubek, proszę bardzo. Niby tak niedawno, a tak dawno w ogóle paznokcie mi pasują. Mam fazę teraz, słuchajcie, na czerwone paznokcie będę chyba je nosić kilka miesięcy, tylko po prostu wiecie. Teraz, w sumie nie wiem, czy wam pokazywałam. Teraz mam kolor Intense Red i słuchajcie, nadal czerwony. Wcześniej był My Love z Semilaka, teraz jest Intense Red. To moja ukochana czerwień z Semilaka. Noszę ją już prawie tydzień, nie wiem, czy wam pokazywałam, czy nie. W każdym razie, dobra, bo widzicie, ja zaraz zacznę zamiatać pustynię, żeby tylko nie iść do obowiązków. Idę, do widzenia. Bardzo jest to smutna sprawa, ponieważ mama wychodzi. Ona już chce do miski, a on już jest smutny, mimo tego, że ojciec w domu. Jest, słuchajcie, hit, bo wcześniej pokazywałam, że w tamtą stronę wieje. Zmienił się kierunek wiatru, teraz wieje w tamtą. Jak widzicie, moje włosy same będą się układały. Ja mam im nie mówić, jak mają żyć. No, także to tyle. Lecę na trening. Słuchajcie, witam was z wieczornej wydawki. Zaraz rozkładam dzieciakom jedzenie, właśnie wróciłam z treningu i powiem wam, że mam ostatnio taki super czas, jeśli chodzi o treningi. Co prawda nie chciało mi się dzisiaj iść na tej zasadzie, że nie chciało mi się wychodzić z domu, bo rozpadało się. Mam taki super czas, jeśli chodzi o treningi, chce mi się, sprawia mi to radość i powiem wam, że niekoniecznie, wiecie, muszę się umówić z trenerem, żeby coś robić. Jak na przykład po pracy mam jakieś plany, wychodzę albo ktoś do nas przychodzi, to staram się wstawać wcześniej i robić jakąś aktywność, czy to kardio na rowerku, czy wiecie, jakieś takie siłowe, nieskakane, bo zazwyczaj wtedy mam okulary, czy po pracy jakieś inne treningi. To nie musi być, wiecie, nie wiadomo co. Włączam sobie 30 minut chociażby rozciągania i mam z tego mega fan. Czuję się o wiele lepiej, jak zrobię taki trening. Jestem, wiecie, taka bardziej zmotywowana do dnia, do życia, do wypełniania innych obowiązków. I właśnie dzisiaj... przepraszam, wiecie co, chyba się na chwilkę rozłączę i nakarmię to głodne zwierzę i wtedy do was wrócę, przepraszam. Dobra, już jestem, kot mnie wzrokiem nie świdruje, już jej nałożyłam. I co chciałam wam powiedzieć, że dzisiaj miałam trening góry. To nie jest mój ulubiony trening. Robienie barków, tricepsów, bicepsów, pleców. Akurat w sumie plecy mi nie przeszkadzają. Generalnie to nie jest mój ulubiony trening. Ja lubię robić nogi, lubię robić pośladki, lubię sobie, wiecie, dowalić ciężaru, czuć, że coś robię. Ale ostatnio mam taki czas, że właśnie miałam dzisiaj trening góry, który nie jest moim ulubionym, a było mi tak super i nie wszystkie ćwiczenia lubię, ale sprawia mi to taką przyjemność, zwłaszcza to uczucie po, nie powiem, że to jest jakiś wyrzut endorfin, bardziej to jest po prostu zadowolenie z siebie, z tego, że się trzymam swojego planu, że nie odpuszczam, że mimo tego, że wiecie, są jakieś występki dietowe, tudzież nie dietowe, nie dietetyczne, to ten ruch sprawia mi dużo radości i bardzo się cieszę, jak widzę to, że moje ciało jest sprawne, że wiecie, mam, nie wiem, siłę podbiec gdzieś, nie łapię zadyszki przy takich zwykłych, codziennych czynnościach.
No i po prostu też czuję się lepiej i serdecznie Was do tego zachęcam. Ja wiem, że i też widzę po siłowni, że jak jest teraz wiosna, to jest projekt wiosna, później będzie projekt lato. Jakby te projekty są ok i fajnie z jakiegokolwiek powodu złapać motywację, żeby zacząć. I później fajnie by było to utrzymać, bo człowiek czuje się o wiele lepiej. W ogóle trener widział mnie dzisiaj pierwszy raz mnie nową i mówi do mnie: Jezu, jak taka dziewczyneczka wyglądasz z gimnazjum, że dużo młodziej. Tam widziałam, że też kilka osób tak patrzyło, co ona zrobiła. Ale no, przyzwyczajam się. Powiem Wam, że ja się przyzwyczajam. Też nie wiedziałam, jak mi się będzie na treningu, wiecie, bo na przykład jak robiłam wiosło, no to mi te włosy do przodu szły, ale jakoś mi mega nie przeszkadzały, także uczę się siebie, słuchajcie, swojej fryzury, swoich włosów, obsługi moich włosów, także no, także fajnie. Dzisiaj miałam robić kolację, ale Krzysztof się zreflektował i powiedział tak: dowiesz się, co jest na kolację, jak zrobię. Więc skoro tak, teraz poszedł jeszcze na spacer z Mańkiem, więc skoro się dowiem, jak zrobi, to dam Wam znać, co zrobił. Ja teraz lecę trochę pochillować, dzidzia mi się nakarmiona, no może jeszcze Mańkowi. No i zobaczymy, co na tą kolację zrobi. Hot dog! Tutaj jest. To jest ładniejsze. Piękne są! Aleś mi zrobił niespodziankę. Smacznego! Mm-hmm.